Krok po kroku przywracanie pierwotnego kształtu. Od kilku miesięcy trwa gruntowna modernizacja budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu Jan. Przywracamy pilastry, nadpręża, także myślę, że obiekt zaczyna wyglądać coraz to lepiej. Coraz to bardziej przypomina pierwotny budynek. W najbliższych dniach przechodzimy już do prac związanych z piaskowaniem na początku wieży wyciągowej szybu Jan, przywracaniem również blasku tej wieży, budową konstrukcji wieży widokowej. Blask będzie przywracany nie tylko wieży. Elewacja lada dzień będzie piaskowana, a następnie konserwowana. Ustalono już szczegóły dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej. Przywrócone zostaną historyczne otwory okienne. W planie pierwotnym było to, że pozostanie maszyna wyciągowa, która tu była zabudowana na szybie Jan. W wspaniałym stanie jest również suwnica, która była przy maszynie wyciągowej, więc ta suwnica też zostanie zachowana. To naprawdę będzie bardzo fajny element historyczny, wiążący się z tym obiektem. Cały teren wokół, na którym teraz stoimy, jest placem budowy, będzie zagospodarowany. Nazywamy to trochę strefą ciszy, czytelni na wolnym powietrzu, z punktem z tyłu za wieżą będzie punkt wypoczynkowy dla maluchów, dla tych najmniejszych mieszkańców Pszowa. Zabytkowa część budynku nabierze nowoczesnego charakteru dzięki zastosowaniu przeszklonych elementów. Pierwszy etap przebudowy to stan surowy, zamknięty. Wszystko ma być gotowe już jesienią tego roku. Mam nadzieję, że niezwłocznie potem uda nam się rozpocząć również pracę z wewnątrz budynku. Modernizacja pokopalnianego budynku będzie również zupełną zmianą jego dotychczasowej funkcjonalności. Z obiektu typowo technicznego stanie się przestrzenią kultury. Swoje miejsce znajdzie w nim biblioteka miejska oraz takie instytucje jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.